Spodziewaliśmy się tego i te emocje są. No w tym momencie 9-7 prowadzi Boruta Olimpijczyk, ale każda walka może przynieść zmianę tego wyniku. No zobaczymy, czy Dawid się przełamie z Patrykiem, czy zostanie tak jak zawsze. Mamy nadzieję, że na pewno tutaj nas nie zawiodą i pojedynek będzie stał na wysokim poziomie. Tak, bo tutaj no, pojedynek bardzo wyrównany goni następny. Po tej walce będziemy mieć kategorię 75 kg w stylu klasycznym, gdzie no, faworytem mimo wszystko będzie zawodnik Boruty Olimpijczyka, bo no, sama przewaga fizyczna 10 kg no, może zadecydować o tym, że tą walkę może wygrać Kunyć, ale to dopiero za kilkanaście czy kilkanaście minut. A teraz przed nami pojedynek w kategorii 85 kg w stylu wolnego. Bardzo fajne walki, bo nie są z przewagą na którąś ze stron, tylko do końca trzymają w napięciu. Jednym zależy, żeby wygrać, drugim, żeby zrobić jakieś punkty w danym pojedynku. I o to chodzi. Bardzo fajnie stan rywalizacji 9-7. Zobaczymy po tym pojedynku. Tutaj Dawid widzę nastawiony, Patryk też pewny swoich umiejętności. Dublinowski troszeczkę niższy, bardziej taki umięśniony, Dawid smukła postawa, zobaczymy. Ale no startują w swojej nominalnej kategorii wagowej, nikt tutaj powiedzmy nie startuje wagę wyżej czy wagę niżej. Obydwaj, tak jak powiedziałeś, walczyli w Mistrzostwach Polski, no są to obydwaj czołowi zawodnicy. Wicemistrz Polski, brązowy medalista Mistrzostw Polski aktualny, także no na pewno ta walka przysporzy wiele emocji. Jeden i drugi jeszcze walczą też w lidze niemieckiej, gdzie też zbierają doświadczenie, obycie na macie. Chciałem powiedzieć, że ta kategoria 86 kg jest w stylu wolnym w Polsce bardzo mocna, bo i Zbyszek Baranowski, który będzie walczył tutaj z Piotrkowa, to jest jego kategoria, jest Sebastian Jeżański, jeszcze Marcinkiewicz z Namysłowa, gdzie leczy kontuzję. No bardzo, cztery punkty dla Dawida, jeden dla Patryka. Teraz Patryk ma szansę wykonania wózka. I jest wózek, 4-3. No zagapił się, ładne, ładne ramię. 4-3, ale pamiętam w Piotrkowie jeszcze w tamtym sezonie Dawid też z Dublinowskim prowadził. Na początku zrobił mu 4 punkty, później go Patryk gonił i wygrał tą walkę. No nie można za wcześnie już blokować wyniku, tym bardziej, że no tutaj w tym momencie jest tylko jeden malutki punkcik przewagi. Także tutaj trzeba walczyć dalej i szukać następnych punktów. Myślę, że tutaj nie zakończy się na tych punktach. Dopiero jest minuta 20 walki, a wynik jest jak z kategorii 59 kg. Ale widać, że zawodnik w kostiumie niebieskim pracuje cały czas, próbuje męczyć swojego rywala, szarpie, zbija. To jest naprawdę w stylu wolnym, no potrzeba no, chyba większego zdrowia. Cały czas jednak ta przepona jest przygnieciona, także sędzia, nie wiem dlaczego, pokazuje ostrzeżenie dla niebieskiego. No, wydawał się zawodnikiem bardziej aktywnym, który atakuje, ale być może no, ze względu na wynik też troszkę. No, decyzja sędziego jest tutaj niepodważalna, nie możemy z nią dyskutować. Patryk dobrze się składa, tu Dawid próbuje na odwrotny pas. Oczywiście to jest... Sędziowie tutaj wznawiają walkę. Drużynówce to jest tylko ten jeden sędzia i tak powiedziałem, on widzi, on podejmuje decyzję, a no my z boku możemy sobie tylko z tym zgadzać się albo nie zgadzać, ale no musimy ją przyjąć do wiadomości i powiedzmy pozostawić jako aktualną. Próba teraz wejścia i próba wejścia w nogi, bardzo ładnie skontrowana. Zebrał Patryk chyba rękę, nie wiem czy tutaj... Jeśli dobrze. Nie, uciekła mu ręka. Jeżeli by zabrał, to mogłoby być ciężko. Próba znowu wykonania wózka. Sytuacja się odmieniła. Teraz jednym punktem prowadzi już zawodnik z Piotrkowa. Myślę, że tutaj Patryk będzie dążył do tego, żeby zagonić Dawida. I znowu wejście do nogi.
Dawid jest zawodnikiem, który dobrze się czuje w górze właśnie w takich sytuacjach. O, tak jak to, co powiedziałem. Ale są, powinny być dwa punkty. Myślę, że nie, bo to było ale ciężko. Pozycja jednak na plecach, tak? Nie wiem dlaczego. Piotrków nie ma już możliwości rzucenia protestu. No dlatego myślę, że tutaj no troszeczkę no dla mnie niezrozumiała sytuacja, ale no nie chcę z nią polemizować, bo nie od tego ja tu jestem, ale no... Nieznaczne prowadzenie zawodnika z Piotrkowa, Dublinowskiego. Myślę, że tutaj w tej drugiej rundzie się bardzo rozstrzygnie. A Zbyszek Baranowski tutaj podpowiada swojemu koledze. Natomiast tu ze Zgierza trener Marian Filipowicz, Jakub Filipowicz dają wskazówki. Myślę, że Piotrków chciałby tutaj wygrać przez przewagę. Myślę, że przewagi nie będzie, chociaż no, w tym momencie, powiem niegrzecznie, sędzia chyba na to nie za bardzo chce pozwolić, ale no to mówię tu w tym momencie, że to jest moja bardzo subiektywna ocena. Ja bym tą akcję ocenił zdecydowanie inaczej, ale no to za biurka komentatora inaczej wygląda, inaczej na środku maty. Tutaj Patryk ma bardzo dobre te takie zaciągnięcia. Dobrze pracuje rękoma, może nie tak często atakuje, natomiast bardzo dobrze. O, teraz do nogi doszedł Dawid Pepłowski. Będzie próbował... Ach, nie zrobił punktu, stracił dwa następne, dał się skontrować ponownie. Siedem do czterech prowadzi Dublinowski. Gdzie... Ale tak jak widzieliśmy w pierwszej akcji, no cztery punkty bardzo szybko można odrobić, jeden rzut i sytuacja nam ponownie się może zmienić. Także to na pewno nie jest bezpieczna przewaga, trzy punkty. To jest w każdej chwili można to odrobić jednym rzutem. Tutaj Dawid fajnie doszedł do nogi, nie wykorzystał szansy, mógł przynajmniej iść za punkt, za wypchnięcie. Odpowiedział z kontrą Patryk i stan 7 do 4. Dwie minuty do końca pojedynku. O, Dawid próbował, ale tu już za luźny uchwyt był. Tak, za złapane za nisko, powiedzmy, nie było podejścia pod bark. I ten rzut nie miał prawa się udać. Bardzo ciekawa walka. Tak, obfitująca wiele akcji. Zmienia nam się, było prowadzenie jednego, za chwilę drugiego. Próba wejścia, to raz do nogi, drugi raz obejście. Także cały czas coś się dzieje. I cały czas ci zawodnicy, no nie powiedzieli chyba jeszcze ostatniego słowa. Jeszcze półtorej minuty tego pojedynku przed nami i myślę, że jakieś punkciki może jeszcze zobaczymy. Dawid dobrze się czuje w górze. Myślę, że na koniec walki podejmie tutaj jakieś wykluczenie i próbę rzutu i spróbuje wyrównać albo... Chociaż Patryk też nie widzę. Widzę, że tutaj nie chce zbytnio atakować. Minuta, 7 do 4 i próba wejścia, ale ponowne strata. Na trzeci raz dał się nabrać na ten sam numer. Atakuje do nogi i później daje się obchodzić, także no tutaj nie wyciągnął wniosków. Góra, 9 do 4. I tutaj już jest przewaga większa. Tutaj już jeden rzut za 4 punkty nie wystarczy. Myślę, że tutaj już wyłonił się zwycięzca tej walki, chociaż nie do końca można powiedzieć, bo nieraz w ostatnich 2-3 sekundach traci się punkty i nawet można przegrać na plecy. Pół minuty do końca. No jak żeśmy wspominali, ten mecz jest naprawdę bardzo wyrównany i myślę, że do ostatniego pojedynku będzie wiele, wiele emocji. Piotrek, a co powiesz o tym kolejnym pojedynku? Kułyny, Dżarek z Bernatkiem Mateuszem. Fajna walka, tylko nie ta kategoria. Nie ta kategoria, tu jest różnica. No, wystawienie Mateusza, no nie wiem, czy było rozsądne, jeżeli chodzi o trenerów z Piotrkowa. No, przy tak dużej różnicy kilogramów w sile fizycznej, to nieraz można
że tak powiem, kontuzje. Chcę tutaj odpukać, ale no, można nabawić się niepotrzebnej kontuzji, a jest to no, jeden z niewielu zawodników w stylu klasycznym, na którego się liczy, na który, który, no, który, przed którym przyszłość. No, młody 23-letni zawodnik, aktualny wicemistrz świata w kategorii 66. Ja bym, powiedzmy, no, nie ryzykował, mówię, no,